Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich mieszkańców Rakoszyc, zainteresowanych po prostu pytaniami, wywiadem tych, którzy przedstawili, napisali dużo komentarzy. Witam serdecznie wszystkich. Chciałbym pokrótce odpowiedzieć, jak będę umiał, na wszystkie pytania. Miałem to każdemu z osobna, na każdy komentarz odpowiadać na stronie, ale jeżeli Państwo domagaliście się wywiadu, więc spotkałem się tutaj właśnie w tej sprawie, żeby odpowiedzieć i na Państwa pytania i w ogóle, no po to tu jest. Jak Pan Sołtys odnosi się do swojej czteroletniej kadencji? Dlaczego nic się nie działo i czy wszystkie założenia zostały zrealizowane? No tu bym się akurat z tym nie zgadzał, bo po prostu no wydaje mi się i to nie tylko mi się wydaje, bo i Rada Sołecka i w ogóle, że ta czteroletnia kadencja była naprawdę kadencją udaną. Z tego względu, że pomimo tak ważnych inwestycji w gminie, między innymi basen kryty, budowy świetlic, dróg, także dożynki były, tam też dużo było właśnie pieniążków włożone w ogrodnicy i na chodniki i na drogę. I pomimo tak wielkiego obciążenia budżetu gminy, żeśmy tyle osiągnęli podczas tej kadencji. To nawet sam jestem zaskoczony. Kadencja została zrealizowana po prostu, można powiedzieć, w 100, a nawet więcej procentach, bo niektóre inwestycje nawet nie były planowane, a zostały zrealizowane podczas tej czteroletniej kadencji. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że przykro mi jest, że nie zorganizowałem Dnia Dziecka i właśnie tego pikniku, na który mieliśmy przeznaczone 4000. Także tu bym musiał przede wszystkim przeprosić dzieciaków, bo to nie zostało zorganizowane, ale to nie było zorganizowane po prostu z mojej niechęci, czy zaniedbania, czy tam jeszcze z czegoś, tylko mieliśmy takie inwestycje, na które nam zabrakło po prostu pieniążków. A mianowicie na wylewkę pod wiatą sportowca na boisku, bo dostaliśmy dofinansowanie jeszcze z Urzędu Gminy na blachę, którą żeśmy osobiście w własnym zakresie montowali na dachu. A jeżeli chodzi o wylewkę, to brakło gdzieś w granicach 2-2,5 tysiąca pieniążków. Właśnie zorganizowaliśmy zebranie wiejskie, bo akurat dwóch wykonawców po prostu nas no, zwodziło. Nie powiedzieli, o co chodzi, że to po prostu było, rozchodziło się o kasę, że to było za mało. No i w tym przypadku musieliśmy gdzieś tych pieniążków szukać. Po krótkich namysłach żeśmy podeszli do tego, że kosztem zabawy możemy właśnie skończyć te inwestycje. I tu w tym przypadku przepraszam bardzo dzieci, że nie zorganizowałem tego, ale gdybym został na przykład na następną kadencję, mam to na uwadze i chciałbym wynagrodzić jakoś te dzieciaki, choćbym miał nawet dołożyć z własnych pieniążków, ale postaram się, że będzie to wynagrodzone. Dziękuję. Łyżwy kupione, a lodowiska koło cmentarza nie ma. Jak Pan się do tego odniesie? No na temat tych łyżew to chociaż był jeden komentator, który faktycznie podpisał się, za co mu jestem bardzo wdzięczny i przychylny do tego, że gdybyśmy naprawdę mieli pieniążki i byłaby taka możliwość, to naprawdę byśmy to zorganizowali. Ale wiadomo, że o każdy grosz jest ciężko, budżet to jest jednym workiem, no i z którego czerpiemy i niestety no, tych pieniążków ciągle brakuje. Więc może w przyszłości, jeżeli jest nowy burmistrz, może akurat jeżeli pójdzie na rękę,
Czy tu akurat to jest pod starostwo? No może akurat wspólnie, jakimiś wspólnymi siłami znaleźlibyśmy pieniążki, to oczywiście jestem za tym, żeby to realizować. No i będę to popierał. Także zainteresowanej, tak jak już obiecałem, że jeżeli tak pragnie pojeździć na łyżwach, no ale coś z tego, jak nie mamy mrozu, nie mamy aury takiej, to udostępnię swój staw. Jest on nieduży, ale poślizgać się można. Dziękuję. Dlaczego plac zabaw przy kościele nie został dokończony bez interwencji administratorów strony rakoszyce.pl? No tu może i faktycznie, że administracja po prostu naciskała na nas, znaczy szczególnie na mnie, i to mnie musiało mobilizować. Pomimo własnymi siłami, za własny koszt po prostu i piachu żeśmy przywieźli dwa samochody ciężarowe i w własnym zakresie to rozrzucili, posprzątali, bo jednak zapraszałem ludzi, rodziców, może inaczej, rodziców do pomocy, których dzieciaki tam się bawią, uczęszczają na ten plac zabaw. Jednak odzewu nie było. Zrobiliśmy to w własnym zakresie przy pomocy Rady Sołeckiej, mojego sprzętu i paru strażaków mi w tym pomagało. Dlatego to tak no się odciągało, no bo wiadomo, wszystkiego człowiek naraz nie zrobi, nie jest w stanie bez pomocy z zewnątrz. Dlaczego wszystkie pieniądze były przeznaczone na straż? Wszystkie. Jeżeli chodzi o wszystkie, no to ciężko mi jest na takie pytania odpowiadać, bo wszystkie to znaczy, że tak, pytającego, moje, jeszcze czyjeś, jeżeli tu chodzi o wszystkie. No bo ja tu nie wiem akurat, czy tu chodzi o pieniążki z budżetu gminy, czy z funduszu sołeckiego, ale ani jedno, ani drugie by się nie zgadzało, bo po prostu budżet gminy wiadomo jaki jest, w granicach 60 milionów chyba, jak coś mi się wydaje. No a fundusz sołecki z kolei niespełna 28 tysięcy był przeznaczony na ten rok na naszą miejscowość, bo to w zależności od miejscowości mamy przeznaczone pieniążki. I jeżeli zwołałem po prostu zebranie, to przykro mi jest, że z tak małą frekwencją właśnie są mieszkańcy zainteresowani i po prostu z tak małą frekwencją musiałem prowadzić to zebranie. No oczywiście nie ja, bo był przewodniczący zebrania. Wszystko zostało zgodnie z paragrafem, zgodnie z ustawą, z wymogami. Mieszkańcy, po prostu uczestnicy zebrania zadecydowali właśnie o tym, że na co podzielimy ten fundusz sołecki, bo mówię teraz cały czas o funduszu sołeckim, bo na fundusz, znaczy na budżet gminy to akurat ja nie mam wpływu, tylko mają radni, zarząd i burmistrz i w ogóle. No, za co powinniśmy być bardzo wdzięczni, bo dużo od nich dostaliśmy. Naprawdę dużo. Jeżeli w późniejszych komentarzach, to mogę przedstawić, co zostało zrealizowane lub też na wyborach, podczas wyborów sołeckich. Ale powrócę jeszcze do funduszu sołeckiego. Mieliśmy, mówię, niespełna, bez paru groszy 28 tysięcy. Wzięliśmy z tego, znaczy przeznaczyliśmy na straż w granicach 8, dlatego że dostaliśmy nowy samochód i wiadomo, część doposażyła nas, w część urządzeń doposażyła nas gmina, zarząd wojewódzki, nawet i dołożył się do tego urząd marszałkowski, bo też nas wspomagał. No i za wspólne siły po prostu żeśmy zakupili i to auto, i to. I teraz chcieliśmy właśnie doposażyć w pozostałe niezbędne, myślę, że no, wyposażenie między innymi jak deska ortopedyczna, aparat tlenowy, szyny klomera, takie podstawowe, które się potrzebne są, urządzenia, przyrządy do ratowania ludzi. No i to tak by było pokrótce.
Dziękuję. Czy będzie pan ponownie kandydował na stanowisko sołtysa naszej wsi? No tak, podjąłem taką decyzję. Początkowo właśnie to nawet byłem z lekka zniechęcony po prostu brakiem tej pomocy i w ogóle, ale ze względu tego, że chciałbym dokończyć pewne inwestycje, takie jak budowa, na przykład dalsza budowa chodnika w Rakoszycach do szkoły na ulicy Wrocławskiej, tam jeszcze po prostu drogi transportu rolnego, które nie są dokończone, bo również tam dzieciaki do szkoły chodzą, między innymi droga ogrodowa, ulica, przepraszam, bo tu najwięcej właśnie dzieciaków zmierza do bloków, do osiedla tam, także chciałem właśnie to. No i w rzeczywistości jest jeszcze wiele inwestycji, które chciałbym to dokończyć, jeżeli państwo pozwolicie, to będziemy realizować. Tu chciałbym w szczególności przeprosić dzieciaków za ten Dzień Dziecka, jeszcze raz się powtarzam, i za ten brak imprez. Po prostu nawet nie było gdzie tych imprez, tak na ścisłość, nie było gdzie tych imprez zorganizować. Bo wiadomo, wiata była przykryta eternitem, deski były połamane, zgnite, podłoża praktycznie zero. Na każdą imprezę musieliśmy to łatać, wymieniać te deski, w końcu już nie było co łatać. No i postanowiliśmy zrobić właśnie tą wiatę, nakryć, wylać wylewkę, po której, no płytę inaczej, na której tam można uskuteczniać zabawy i w ogóle. No i dlatego między innymi to było spowodowane właśnie brakiem tych imprez. Ale myślę jeszcze inaczej, z drugiej strony myślę, że gdyby była młodzież bardziej zainteresowana takimi imprezami, czy też nawet starsi, to nie widzę problemu, bo po prostu imprezę można zorganizować w małym gronie, 10 ludzi i po prostu ten to. A jeżeli to spada na jedne ręce, to nawet tak, rozłożenie namiotów, bo wiadomo, no gdzieś trzeba jakieś stoliki ustawić, czy to przygotować, jakieś światło, jakieś no, różne sprawy, zorganizować jakiś bufet, orkiestrę, to no to w tym przypadku to ja bym to zapewnił, bo akurat no, miałem z tym styczność i wiem, gdzie się po prostu zwrócić, jeżeli chodzi o zezwolenie, jeżeli chodzi o orkiestrę i w ogóle. Tylko tu brakuje mi szczerych chęci, na przykład czy ze strony młodzieży starszej, no bo wiadomo, z dzieciakami tego nie zorganizuję. Tu bym się odniósł do starszej młodzieży, no i w ogóle, nawet w ogóle do starszych osób, które jeszcze są tym zainteresowane, bo nie sztuka jest powiedzieć mało imprez, mało tego, ale tu właśnie potrzeba jest taka zaangażowania i pomocy z zewnątrz. I tu ja nie widzę problemów, aby ta impreza nie była w plecy, zaróbmy tylko na orkiestrę i tam na takie poszczególne sprawy, czy tam na produkty, które żeśmy pobrali, zużyli, skonsumowali. I ja tu nie potrzebuję jakichś wielkich zarobków czy coś tego. No uda się nam coś wygospodarować, jakiś fundusz. Oczywiście przeznaczylibyśmy to, czy na następną imprezę już jest zaczątek, czy też na jakiś konkretny cel. Bo niestety potrzeby są duże, jak wiemy. No i jeszcze raz powtarzam, że nie widzę problemów współpracy z młodzieżą, jeżeli tylko chcą coś zorganizować, proszę bardzo, niech się zwracają do mnie i będziemy to ciągnąć i będziemy to organizować. Dziękuję. Czy będzie pan współpracował z obecnym burmistrzem? No jak najbardziej. Ja nie widzę innej pracy bycia sołtysem, nie współpracować z burmistrzem. Po prostu no, tego sobie nie wyobrażam. Bo jednak współpraca to jest współpraca. Do czegoś można dojść i coś organizować, coś zrobić. No a przecież był tamten burmistrz, współpracowałem z tamtym. Jest teraz nowy burmistrz, muszę współpracować, musiałbym współpracować. No ale jak najbardziej, myślę, że
co było wcześniej, że tego przed wyborami i w ogóle, to mnie już nie obchodzi, bo nawet żeśmy sobie wyjaśnili. I w dalszym ciągu widzę współpracę z nowym burmistrzem i współpracowalibyśmy dalej. No, no tak to widzę. Dziękuję. Nie wszyscy mieszkańcy mają możliwość sprawdzenia ogłoszeń na tablicach informacyjnych znajdujących się na wsi. W związku z tym pojawiło się również pytanie, dlaczego nie umieszczał Pan za pośrednictwem strony internetowej informacji o zebraniach oraz innych ogłoszeń? Tak, tu nie wiedziałem właśnie, że to jest aż takie istotne. Zazwyczaj były, znaczy poprzez afisze, czy tam telefonicznie co do niektórych, także to było z wyprzedzeniem około 2 tygodni. Ale jeżeli jest taka możliwość i tylko mogę się zwrócić tu właśnie do administracji, że udostępni, że są zainteresowani właśnie, to trzeba było nawet wcześniej interweniować, nie byłoby problemu. A jeżeli ktoś jest naprawdę zainteresowany, to proszę ujawnić się, będę telefonicznie, osobiście zawiadamiał, także przypominał. Nie widzę tutaj akurat problemu żadnego, no bo myślę, że to też jest dobra droga, bo faktycznie coraz to więcej jest miłośników właśnie internetu i tej strony. Dziękuję. Jak Pan chce odnowić relacje z paniami z koła gospodyń? No, to jest pytanie bardzo ciężkie. Jak chcę odnowić relacje? Ja myślę, że jak będziemy, nie jestem jakimś uciążliwym, czy też kłótliwym, tak jak mnie tu w co niektórych komentarzach opisują, ale jeżeli to ma być współpraca, to z obu stron. Obu stron. Ja coś dla nich, one coś dla mnie i w ten sposób. Ja tu widzę współpracę, oczywiście widzę współpracę. I proszę nawet mnie w ten sposób nie dotykać, że nabrałem chęci do kandydowania na sołtysa po. Bo to jest naprawdę brzydkie. To jest naprawdę brzydkie i nieładnie jest przypuszczalnie kogoś zaprosić na taką imprezę, a później faktycznie tak jakby mi wytykano. No bo sołtys po prostu nabrał chęci na dalsze kandydowanie po imprezie opłatkowej. No to znaczy, że co? No bo tam jeszcze było, jak z tego co pamiętam, stół suto zastawiony, takie gadki. Mnie takie coś denerwuje. Ja po prostu lubię być szczery, jeżeli coś do kogoś mam, to powiem w oczy, a nie takie jakieś opluwanie, nawet tak za przeproszeniem opluwanie w co niektórych komentarzach, to czy tamto i mogę to udowodnić, że to jest nieprawdą i w ogóle, ale to będzie jeszcze chyba pytanie w następnych komentarzach, bo tu akurat wyprzedzam fakty, nie chciałbym do tego. Jak najbardziej, ja potrafię współpracować ze wszystkimi, czy też z młodzieżą, mam na po prostu kilka lat już praktyki akurat związanej w straży pożarnej, zazwyczaj z młodzieżą pracuję, współpracuję. I myślę, że to się układa w porządku. Tu byśmy też relacje znaleźli i tu bym też z kołem gospodyń, żeby to było szczere i prawdziwe, zawsze jestem gotów z nimi współpracować. Dziękuję. Czy myśli Pan, że młodzież będzie chciała z Panem współpracować? No tu, no nie wiem, no bo przewidzieć wszystkiego nie można. Nie można wszystkiego, ale tak jak mówiłem, że relacje mi się zdaje, że z młodzieżą mam dobre i cóż tu więcej można powiedzieć. No tak jak mówię, że pracuję z młodzieżą i potrafię w pewnym momencie z nimi się dogadać i tego. Podejrzewam, że znajdziemy. Wszędzie się znajdą ludzie, którzy są niezadowoleni i w ogóle, ale to myślę, że to są jednostki. A z większością podejrzewam, że mi się to uda zrobić. Proszę o wyjaśnienia, co się stało z choinką na świetlicy. Jak wyjaśni Pan dzieciom, które samodzielnie wykonały ozdoby na choinkę, to, że ich trud i ciężka praca zostały tak zniszczone? No właśnie, tu co próbowałem wyprzedzić wcześniej, chodzi o tą nieszczęsną choinkę. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o tą choinkę, ani ja nie byłem inicjatorem, żeby tą choinkę stamtąd wynosić, nawet nie byłem przy tym, jeżeli ona została wynoszona
ze świetlicy na zewnątrz. To jest raz. Drugie to, że byłem tam jako gość zaproszony, opuściłem. To nie będę, to po prostu się spowiadam, nawet za dużo, bo to jest po prostu nie w temacie, ale chcę być szczery do końca. Opuściłem imprezę w granicach przed 24. Pożegnałem się z gośćmi, podziękowałem, poszliśmy z żoną, byłem, poszliśmy do domu. A co się działo później, to po prostu już myślę, że proszę mieć pretensje do organizatora. Ewentualnie on wam wszystko wytłumaczy. Myślę, że szkody, które poniósł, znaczy były poniesione w związku z tą choinką, to z tego co wiem, lampki odkupił, stojak oddał, co tam jeszcze. Chciał nawet przynieść następną choineczkę, bo miał jodełkę, ale pani świetlicowa powiedziała w ten sposób, byłem przy tej rozmowie, powiedziała, że choinka już będzie niepotrzebna, że tego, a ta choinka, no bo tu w komentarzach, że czy ona się sypała, czy ona się nie sypała, nie mieliśmy prawa wynosić. Proszę Państwa, ja do tej choinki praktycznie nawet się palcem nie dotknąłem. I dlaczego ktoś mnie opluwa, miesza z błotem i w ogóle, nie wiem. Podejrzewam, że to jest robione jako konkurencja dla mojej osoby. I no w 90% wiem, kto to robił, znaczy kto robił to zamieszanie i szukał tej reklamy, tej po prostu no przyjemności. Ale jeżeli tu chodzi o incydent, bo słyszę, jak już słyszę, że choinka była przyczepiona do samochodu i ciągana po wsi, proszę Państwa, to jest wielka brednia. Dlaczego tak twierdzę? Twierdzę to dlatego, że impreza była w sobotę. Choinka przez dzień następny stała pod świetlicą, na stojaku, z lampkami, ze wszystkim nietknięta. Przez całą niedzielę stała przed świetlicą, przed drzwiami, tak jak była wystawiona. I jest to nieprawdą, że ktoś może się napił, czy ktoś sobie zabawę uskuteczniał z tą choinką. Tu była chęć zysku jakaś tam po prostu. Została, moim zdaniem, została ta choinka skradziona, stojak odkręcono i lampki ukradziono tak również ze stojakiem. I to było tyle, bo nawet znaki. Dlaczego tak sądzę? Sądzę to dlatego, że mam świadków, którzy szli do mnie akurat w niedzielę i z ciekawości spytałem, czy ta choinka właśnie stoi. O 16 godzinie w niedzielę były u mnie dwie panie z bloków, których specjalnie pytałem, czy ta choinka stoi, bo byłem zaciekawiony, nie? Czy ona jest wstawiona, czy nie. I powiedziały mi, że choinka stoi ze stojakiem, z lampkami i stoi pod świetlicą. Więc tu jestem w zupełności pewien. Następnie, nawet roznosiłem teraz nakazy płatnicze na śmieci. Kilkoro ludzi było, czy na cmentarzu, czy w kościele w południe. Dziesiątki ludzi może mi to potwierdzić, że ta choinka stała pod świetlicą przez całą niedzielę. Więc jakim prawem mógł ktoś ją ciągać w sobotę, czy też podczas imprezy? No tego nie widzę. Tego nie widzę tutaj, to jest wielka brednia, za co mi jest, no z jednej strony naprawdę mi jest przykro. Dzieciaków oczywiście w swoim imieniu, w imieniu organizatora przepraszam, bo te dzieci akurat nie są nic winne, ale proszę nie obrażać mnie w ten sposób, że sołtys nie zapobiegł. Czemu ja mogłem zapobiec, skoro takiego incydentu w ogóle nie było? Ja sobie nie wyobrażam. Jeszcze raz powtarzam, że to jest opluwanie i mieszanie z błotem. Dziękuję. No na koniec co? Mogę podziękować za 4-letnią kadencję, która, no tak jak mówiłem, myślę, że była spełniona pomyślnie. Dziękuję wszystkim mieszkańcom za po prostu za wspieranie mnie. Dziękuję nawet za te komentarze, które były po prostu jedne mniej piękne, drugie troszkę brzydsze, ale to mnie faktycznie mobilizuje. Dużo mnie to nauczyło
i po prostu na przyszłość będę ostrożniejszy i więcej po prostu będę umiał. Z szacunkiem dla pytających i wyborców zapraszam wszystkich na wybory sołtysa dnia 11 lutego 2015 roku. Będą wybory w szkole o godzinie 19. Wszystkim serdecznie dziękuję. No cóż więcej. No i proszę, jeżeli coś zrobiłem, to proszę o wybaczenie, no bo człowiek jest naprawdę omylny. Nie jest istotą tylko taką, że może się pomylić, więc bardzo przepraszam. Dziękuję bardzo.